Co to tutaj jest? Co to tutaj przyszło do fifika? No. Już widzicie. Wtryski na oryginalnych końcówkach. Już je dałem nawet pompiarzowi, żeby to ustawił, żebym już z tym nic nie miał do czynienia. Cześć. Z tej strony Fiflak Farmer. I dzisiaj grzebiemy zaś przy renówce. Mam nadzieję, że ostatni raz. Jeszcze paczuszka przeszła. Zenoxa. Bo wtryski to nie wszystko. A pokażę wam pierwsze, z czym jeszcze jest problem. Pompeczki. Ja je regenerowałem rok temu. Tylko że jak je rozebrałem, to były w środku pognite. Wymieniłem uszczelniacze i cały czas te hamulce tak... Jak się popompuje, to są. Ale jak trochę traktor postoi, to pierwsze naciśnięcie nie ma hamulców. Dlatego dorwałem całe pompki w Zenoxie i wymienimy całe pompki. Włożymy wtryski i zapinamy się do rozrzutnika, bo jutro akcja obornik. Działamy. Pompeczki. Zobaczmy, co to będzie. Piękna. Piękna pompeczka. Około 200 sztuka. Ale jest to nowe. Miejmy nadzieję, że już będzie chodzić. Dobra. Pierwsze wtryski. Wtryski pozakładane. Chytamy się pompek. Chytamy się pompek. Tak. Opsa.
Opsa nie wejdzie mi to. Bo... To jest jakieś połamane dziadostwo. No nie, ja chyba widzę z siebie, stanę obok. Wszystko połamane. Ta też połamana. No w końcu. Jedna szczykawka normalna. Dobra, możemy wyjąć pojemniczek. Ciężko tu coś nagrać. To już mamy poskładane, fajnie to pasuje wszystko w pompkach. Ale dostęp tu jest masakra, powiem wam. Nawet nie nagrywam, no bo nic byście nie widzieli. A mnie tu zaraz kręgosłup poszczyło. Widzimy się, jak je wsadzę. Z tej strony, tam, tylko pszik. Tu wyjdą do pedała przykręcić i dobre. Działa. Akurat brat wpadł, pomógł mi odpowietrzyć hamulce, a nie nagrywałem, bo to... Działają! Ja! Dwie nowe pompeczki bez dziadowania i w końcu jest spokój. Ale to robota pokaże.
bo tak na postoju to se mogę gadać. Próbujemy go odpalić, odpowietrzyć na nowych wtryskach.